Dzień dobry, ja jestem Norwaryn i dzisiaj Q&A, czyli odpowiadam na pytania, które zadaliście mi na Facebooku, na Twitterze i na YouTubie na społeczności. Jak coś, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu, może zrobimy z tego jakąś serię, zobaczymy. Kiedyś dużo robiłem tych Q&A, ale po jakimś czasie się te pytania bardzo powtarzały, więc trochę bez sensu było je robić, ale może teraz trzeba to powtórzyć. Zobaczymy, jako że ostatnio 500 000 weszło subów znowu, po raz już chyba trzeci albo czwarty. Fajnie, dzięki. I tak samo ostatnio oczywiście 10 lat tworzenia kontentu z Lolo na YouTube już minęło, także z takiej okazji Q&A sobie robimy. Nie przedłużając, zostawcie kciuka, zostawcie suba, ale na pewno go nie zabierajcie, żeby nie spadło znowu poniżej 500 000, dobra? I lecimy. Jaki najgorszy sezon ligi? Takie pytanie. I no, mówiłem to już kilka razy na swoim streamie, ale uważam, że aktualny sezon no, jest chyba najgorszy, jeśli chodzi o ligę. To ile jest smurfów, ile jest zbotowanych kont, jak bardzo toksyczna jest liga aktualnie. No niestety uważam, że aktualny sezon naprawdę jest zły. No i mam nadzieję, że teraz jak się ten split skończy, no coś Riot z tym wszystkim zrobi, ale czy im się uda? Nie wiem, ale trzymam mocno kciuki, żeby rzeczywiście coś się udało, bo no źle się gra w tym roku, naprawdę źle się gra. Nie podoba mi się to, oby naprawili. Czy uważasz, że na chwilę obecną jest możliwość zbudowania w LoLu organizacji pokroju Virtus Pro z CS-a z tymi Polakami, które niszczyliby wszystkich na scenie międzynarodowej? Czy ogólnie uważasz, że takie coś kiedyś wypali? Znaczy, to się nie wydarzy. Problem jest taki, że no, system Riotu, system LoLa, no, działa jak działa, czyli no, są organizacje, które no, raczej już nie podchodzi się tak, że właśnie 5 Polaków bierze się do drużyny. Teraz raczej gra się miksy, więc ciężko, żeby 5 Polaków po prostu mogło podbić świat tak naprawdę LoLa. Polecam oczywiście dokument na League of Legends Polska o KMT. Kiedyś to były właśnie takie czasy, gdzie w piątkę kumpli mogłeś sobie właśnie wejść do LCS-a. No aktualnie wiemy jak to działa, jest franczyza, trzeba... Jakby wiecie, organizacje muszą przyjmować graczy, a gracze nie mają aż tyle do powiedzenia, że tak powiem, także raczej ciężko o to. No i też no Polacy, wiadomo, jest paru Polaków w LEC, no ale żeby 5 Polaków zrobić w jednym składzie, raczej jest to nie do zrobienia. Ale liczę na to, że Riot w końcu, mam nadzieję, że w następnym roku może zrobi Mistrzostwa Świata Państw właśnie w LoLu. To by było super. Wiem, że gadał o tym CEO Riotu, który już nie jest CEO, że coś takiego mają w planach, ale na razie jest cisza, także mam nadzieję, że coś takiego będzie i wtedy mam nadzieję, że Polska pokaże się nie najgorzej, bo no i tak mamy dużo dobrych graczy, no ale niestety jeśli chodzi o organizacje polskie, no to raczej jest ciężka, bo tak to działa, tak to wygląda. Jak się bawiłem na Sławie? Ostatnio byłem w Sławie na Rapstacji, na festiwalu rapowym, hip-hopowym, czy jak to tam nazwać. I to był mój pierwszy raz na takim festiwalu stricte rapowym. Kiedyś oczywiście jeszcze jeździłem na Woodstocki, dawno temu, ale też no przestałem jeździć na takie eventy w właśnie chyba 2015 roku, czy coś w tym stylu. Problem był taki, że ciężko jest po prostu bawić się na festiwalu, na evencie, gdzie cały czas ktoś do mnie podchodzi i chce sobie robić zdjęcie, albo chce ze mną gadać o LoLu. I też w Sławie było niestety tak samo, także dużo ludzi właśnie podchodziło, jakby rozumiem to oczywiście, spoko to jest, ale no jest to bardzo uciążliwe, po prostu jakby ciężko jest... że tak powiem, enjoyować siebie i przeżywać event, gdy cały czas ktoś podchodzi, ktoś tu coś gada, coś tego. Więc niestety, no właśnie, to jest ten problem bycia sławnym z internetu. No niestety, tak to działa, tak to wygląda, ale ogólnie cały festiwal spoko. Bardzo mi się podobało, choć no problem był taki, że było bardzo gorąco wtedy. 3 dni i my tam byliśmy wtedy od 12 do 2 albo 3 w nocy, także no duże zmęczenie, zwłaszcza ze względu na pogodę. Ogólnie na plus, ale tak jak mówię, no ciężko się przeżywa te eventy, jak cały czas ktoś tu gdzieś coś zagaduje. No, tak to działa, tak to wygląda, także takie to życie. Dalej, czy uważasz, że w pewnym momencie byłeś najlepszym polskim graczem? Czy miałeś potencjał na miarę Jankosa, Xayo? Dziwnie jest zestawiać Xayo z Jankosem, bo no Xayo no, nie osiągnął aż tyle co Jankos. No był tam od krok od LCS-a oczywiście, ale no prędzej tutaj jakieś Jankosa, Selfmade'a, Trymbiego i tak dalej bym stawiał. Ale czy byłem najlepszym polskim graczem? Nie. Totalnie nie, jakby no gdzieś tam drugi, trzeci sezon pewnie byłem w jakiejś topce. Coś tam grałem, też już wiele razy wspominałem, że w tych samych kwalifikacjach do LCS-a byłem co właśnie Jankos i KMT, ale no potem już raczej odpuściłem drogę sportową, to już 10 lat temu było, także zamierzchłe czasy po prostu. No i później oczywiście full, poszedłem w streamerkę i no jeśli chodzi o skilla, no to też jakby jako streamer, jak już nie masz czegoś takiego, wiesz, takiego drive'u, żeby być najlepszym, jeśli chodzi o grę, no to... Później już ten skill tylko raczej spada, ewentualnie utrzymuje się na tym samym poziomie. No i też często jest takie pytanie właśnie, że czemu do Damian nie wbijam czegoś więcej i tak dalej. No bo właśnie problem jest taki, że po co? Tak naprawdę po co? No wbiję Challengera i co? I zacznę grać sportowo? Chłopaku, ja mam 30 lat.
to już mnie nie bardzo interesuje niestety. Także ja sobie po prostu gram w LoL'a, żeby grać, no bo jest to moją pracą, prawda, bo streamuję. No i też po prostu, żeby robić kontencik i tak dalej. Także no e-sportowo no niestety ciężko, żeby coś tam dalej można było jeszcze kręcić. Ale no, nie byłem najlepszym graczem, ale pewnie gdzieś tam w jakiejś topce zdarzało się być. Ale to zamierzchłe czasy. Który rok streamowania był dla ciebie najlepszy? Tutaj jest taka sytuacja. To jest dobre pytanie w ogóle. Myślę, że pewnie 2014 był takim rokiem, który... No już tam się mocno wystrzeliłem, bo w 2013 zaczynałem, po pół roku zaczęło to tam nabierać dużych rozmiarów. Też tak samo challenge 10-dniowy, mocno dużo dał. Także pewnie 2014 rok, jeśli chodzi o stricte takie streamowanie i granie. Ale pewnie jeśli chodzi o później, no to... Komentowanie w roku 18 było też takie mega przyjemne i no wtedy czułem się naprawdę, no chyba najlepiej, tak mi się wydaje, jako taki twórca, no i głównie wtedy komentator właśnie, bardzo mi się podobało wtedy ten czas. No więc myślę, że te dwa, 14 lub 18, no tak myślę. A z kim ci się Damian najlepiej pracowało nad projektem związanym z LoL'em? No i tutaj też wracając do poprzedniego też pytania. No oczywiście z Leo from Korea, czyli moim współkomentatorem, z którym większość komentowałem. Wiadomo, były też różne osoby, które tam wpadały, no ale jednak głównie to właśnie w duecie sobie działaliśmy i na pewno Leo to będzie. Aczkolwiek, no wcześniej jeszcze też trochę tych ludzi się przewinęło, z którymi sobie gdzieś tam jakieś duo graliśmy, czy coś w ten deseń. Ale no chyba Leo po prostu najlepiej myślę, że tutaj zaznaczyć. I jeszcze, jak podobał ci się format pierwszych sezonów Full Focus? Ogólnie właśnie Full Focus, no szkoda, że to padło. Jeszcze za czasów Gimpera, jak on to prowadził, no spoko to była opcja, bo ogólnie no mało jest jako takiego kontentu YouTube'owego z LoL'a. Większość no to jest tak, jak u mnie to też zresztą już jest, że no są tu głównie playsy, głównie jakieś sklejki ze streamów i tak dalej. Mało się dzieje, także na pewno fajna sprawa, że Full Focus było. No szkoda, że niestety nie przetrwało to dłużej, ale no niestety jest jak jest. Skąd zajawka na Shuffle Hardstyle Dance? Tutaj, no jeśli ktoś nie wiedział, no to odcinek o tam wspominaniu o tańcu nagrałem parę dni temu, także polecam sobie tam wpaść i posłuchać historii, bo tam przewijam dużo, ale w wielkim skrócie zajawka od kuzyna, tak naprawdę, on zaraził i jakoś się tam wkręciłem, ale jak coś to odsyłam do tamtego odcinka, bo tam przewijam całą historię tak naprawdę, jak to wyglądało z tańcem u mnie. Kiedy organizacja jest sportowa? Obawiam się, że no raczej się to nie zdarzy w League of Legends, jak już też wcześniej mówiłem. No system w LoL'u jest po prostu bardzo zamknięty, ciężko jest coś konkretnego zrobić. System ligowy też w LoL'u uważam, że no jest już dość nudny tak naprawdę. No i robienie organizacji raczej teraz mija się z celem i no patrząc na polskie podwórko, jeśli chodzi o organizację, no to mało która organizacja coś znaczy, że tak powiem. Zwłaszcza teraz, jak właśnie ten system się otworzył, że mamy jakby polską ligę na równo z Francją, Hiszpanią czy też Niemcami, którzy wiadomo, że pieniędzy mają więcej, no bo gospodarka i tak dalej. Także ciężko jest po prostu konkurować na tym rynku e-sportowym. Ale ja mam taki plan, albo takie jakieś marzenie powiedzmy, że jak już wyjdzie MMORPG od Riotu, to ogólnie też może od razu powiem, że jak już wyjdzie to MMORPG, to plan jest taki, żebym... To raczej wtedy LOL pójdzie w odstawkę już, mam nadzieję, chociaż zobaczymy jak to będzie. I wtedy chciałbym właśnie jakąś taką gildię zrobić konkretną, która być może później się przerodzi w organizację. Nie wiadomo też, jak ta gra będzie wyglądać, jak będzie działać i tak dalej. No ale marzy mi się tak właśnie, żeby mieć taką gildię, która gdzieś tam by coś znaczyła i też może właśnie koniec końców przerodziłaby się ona w organizację sportową. Kto wie, może zobaczymy. Tak mi się marzy. Ale co to będzie, zobaczymy. Czasami wymyślam bangierki na Twitterku, oczywiście zapraszamy na mojego Twittera. Aktualnie raczej jest to moje takie główne miejsce, gdzie piszę jakieś swoje przemyślenia, czy cokolwiek takiego konkretnego. Wiadomo, gdzieś tam na Facebooka, na Instagrama coś tam wrzucam, bo wypada po prostu jako influencer. Ale no, na Twitterze raczej się czuję najlepiej. I tak sam piszę swoje rzeczy na Twittera. Mam jeszcze koleżkę Jerzego, który pomaga mi ewentualnie z napisaniem, jeśli chodzi o stylistykę, czy też jakieś tam poprawki, nie wiem czy wiecie, może ktoś o tym nie słyszał, ale no nie zostałem dopuszczony do matury czwartej technikum, także no nie jestem najlepszy w pisaniu po prostu. Mam niekiedy po prostu takie różne rozkminki i lubię sobie na Twitterze je napisać, także polecam mojego Twittera, myślę, że jest całkiem fajne.
Czy arena okaże się sukcesem i zostanie na stałe i czy nowe tryby są potrzebne? Jak to nagrywam, to jeszcze arena nie wyszła, ale uważam, że arena ma bardzo duży potencjał. Bardzo fajnie gra mi się w ten tryb, jak jest na PBE. Zagrałem pewnie gier z, nie wiem, 25-30 może, coś takiego. I po prostu cały czas chcę po każdej grze iść następną, no bo te gry tam trwają od 12 do 15 minut maksymalnie, więc są to takie szybkie strzały, cały czas jest akcja, cały czas jest bitka. I uważam, że ten tryb może naprawdę zrobić furorę. Myślę, że dużo ludzi może wrócić do ligi przez to, no bo nie oszukujmy się, ale liga jest taką grą, którą jeśli nie jesteś na bieżąco z LoLem, no to wiesz, po pół roku jak wrócisz, albo nie wiem, wyobraźcie sobie po 3 latach wrócić do LoLa. To ile jest postaci, ile jest itemów, jak działa meta i tak dalej, bardzo dużo się zmienia. A właśnie ten tryb 2v2 jest taki bardzo prosty, nieskomplikowany i po prostu polega na tym, żeby się napierdzielać. Także uważam, że jest ogromny potencjał w tym i myślę, że będzie to game changer dla Riotu. Tak myślę. Że ten trybik naprawdę odpali i będzie robił furorę. Ale zobaczymy, jak będzie. Też z tego, co dali znać na razie, no to planowo ma być tylko przez 6 tygodni najpierw ten tryb, ale jeśli tylko będzie wzięcie duże na ten tryb, no to wtedy pewnie będą pracować, żeby to było na stałe, domyślam się. Zobaczymy, ale no oby. I zobaczymy, czy się będę mylił za parę miesięcy, czy rzeczywiście, czy tam, powiedzmy, za miesiąc. Ale no naprawdę uważam, że ten tryb jest mega dobry. Ale wiadomo, też trzeba tam będzie go, wiecie, nerfić, buffować i tak dalej, no bo na pewno będą jakieś takie kombosy, które będą za silne itp. Także trzeba tam będzie trzymać rękę na pulsie. No ale miejmy nadzieję, że Riot będzie o to dbał, a nie jak z poprzednimi trybami, jak Nexus Blitz, czy też Dominion, które no trochę były zostawiane samemu sobie. Także miejmy nadzieję, że tak tutaj się nie wydarzy. I też, czy nowe tryby są potrzebne? No wiadomo, że League of Legends to jest głównie 5v5 na Summoners Rift, co nie? Ale uważam, że dobrze jest mieć raz na jakiś czas właśnie taką odskocznię, żeby pograć w jakieś inne tryby, żeby trochę inaczej pograć w grę, w którą większość ludzi napierdziela cały dzień, prawda? Dobrze sobie właśnie po jakimś rankedzie odpalić taki tryb dla zabawy po prostu, żeby troszkę się rozluźnić, wyluzować po prostu, a nie cały czas te rankedy grać, które no po pewnym czasie i no niekiedy są takie gry po prostu, że można się tiltować ostro, także uważam, że nowe tryby są potrzebne i miejmy nadzieję, że Riot wrócą do tego, że trochę tego będzie więcej, no bo nie wiem, czy słyszeliście tą historię, ale ogólnie dział w Riocie, który pracował nad trybami, zrobił TFT i wszystkie osoby, które pracowały nad tymi trybami wcześniej, przeszły na TFT, przez co przez 2 lata nie mieliśmy w ogóle ludzi, którzy pracowali nad nowymi trybami. Także taka jest historia tego, czemu ostatnimi tam laty było tak krucho po prostu z tymi rzeczami. Także miejmy nadzieję, że teraz, jak już będzie to 2v2, to pytanie właśnie, czy teraz nie będzie tak, że zajmą się tylko tym 2v2. No by właśnie było tak, że jednak troszkę więcej się będzie działo w Lidze Legend. Dalej, jakiego czempiona najbardziej nienawidzisz? No kiedyś to by pewnie był Teemo albo Soraka, ale to pewnie jest jakieś 8 lat temu. No aktualnie, patrząc na tę grę i to, co Riot wydaje, no to właśnie na ekranach Zeri właśnie śmiga. No myślę, że Zeri jest to jedna z moich najbardziej znienawidzonych postaci, które Riot wydał. No jedna wielka pomyłka ze strony Riotu, ale pewnie też może jakieś Ksante, chociaż Ksante może nie aż tak bardzo, ale tutaj bardziej pod jakieś progry, no to co ta postać wyprawia. Masakra, no i też oczywiście Yumi, także myślę, że Zeri, Yumi to są dwie takie postacie, które najchętniej bym po prostu z tej gry wyrzucił i żeby jeszcze Riot przeprosił, że jest stworzył. To by było super. To by mnie bardzo cieszyło. I czy polecam Mazdę jako main auto? Tak jest, mam Mazdę 6, jak coś, moje auto, mój samochód od 5 lat, rocznik 2017, często ludzie o to pytają z jakiegoś powodu, jakim samochodem jeżdżę. Ja gram w LoL'a tylko, więc nie wiem, czemu was to interesuje. Czy polecam? No jestem zadowolony, aczkolwiek no ja brałem tą Mazdę jako, wiecie, salonu, także domyślam się, że tutaj no, wiele jest takich zdań, że Mazdy się tam rdzewiają czy cokolwiek i się psują. Ja przez 5 lat nie miałem żadnych problemów, także jestem zadowolony, ale tak jak mówię, no to była nowka sztuka, także jest git. Jestem zadowolony. I na koniec, czemu tak dawno nie pokazywałem kobiety w social mediach? Ogólnie po jakimś czasie stwierdziłem, że no nie jest to coś, co chcę jakoś bardzo w internecie pokazywać. Też na Twitterze ostatnio właśnie była sytuacja, że jedna z influencerek była zdziwiona, że ludzie są aż tak zainteresowani właśnie jakimś życiem prywatnym ludzi z internetu. Ale prawda jest taka, że no jeśli pokazujesz w internecie swoje życie prywatne, no to czemu jesteś zdziwiony, że ludzie się twoim życiem prywatnym interesują? Także no, po czasie bycia osobą publiczną jednak stwierdzam, że niektóre rzeczy powinny zostać prywatne. Po prostu. O to chodzi. Niektóre rzeczy po prostu trzeba zostawić dla samego siebie, a nie żeby wszystko było w internecie dostępne. Tak to wygląda. O to chodzi. Tyle z tego Q&A. Jak coś, jak mówiłem na początku, wrzućcie w komentarzach jakieś pytanka, jeśli macie do mnie, to może zrobimy następny odcinek, gdzie poodpowiadam na wasze
mam nadzieję, ciekawe pytania. Tyle. Dziękuję pięknie za zaproszenie, zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. Życzę Wam miłego dzionka. Bye bye.